będzie coś tam w tle leciało, cokolwiek? Czy Leci, będziemy cały czas stali? leci. Leci? Leci? Okej, okay, super. No to moi drodzy, witam serdecznie, jestem Kacik, może mnie znacie, tak czasami tu jestem na podcastach, czasami jeszcze jakieś eventy organizuję, gramy szybko, pomagamy skutecznie, może kojarzycie. No i moi drodzy, dzisiaj zaprezentuję wam Anno 1404, które udało mi się zderastować jakieś 2 godziny temu, więc jestem profesjonalnym record holderem w tę grę. Jakoś nam to wyjdzie, na jakoś nam to się uda i wyjdzie. Gramy na kategorii Fast Forward, co oznacza, że będziemy używali przyspieszenia czasu. I oprócz tego będziemy używali dwóch gliczy. Pierwszy z nich związany jest z tym, że nie słyszycie dźwięku z gry, ponieważ jeżeli mogę wam teraz zaprezentować, wejdę sobie w kampanię i mogę kliknąć już rozpocznij pierwszą scenę, bo jeszcze się nie zacznie tutaj nic. Jeszcze timera nie odpalimy. Zobaczcie tutaj, jeśli chodzi o dialogi w dolnej części ekranu, to one tak błyskawicznie pomijają. Jak kliknę ponów, to one tak mrygają i w milisekundę znikają, ponieważ mam wyłączone wszystkie wyjścia audio w komputerze, zanim odpaliłem tę grę. To wszystkie dialogi pomijają się automatycznie, nie muszę klikać za każdym razem, kiedy to się pomija i to oszczędza mi dużo czasu. A drugi glitch polega na tym, że zacznę od pierwszej misji i po misji jest ekran, tutaj będzie na środku, udało ci się, zakończyłeś misję i tak dalej, masz opcję wyjść do menu albo rozpocznij następną. Jak kliknę rozpocznij następną, to przeniesie mnie automatycznie na następne. Ale jak kliknę to 8 razy, to przeniesie mnie 8 misji dalej, do ostatniej. Jej! Tak to działa w Anno. Ubisoft, gratulujemy. Inne gry banują takie techniki, mówi Pit, bo tak, ale w Anno, w inne gry banują takie techniki, bo w innych grach musisz to zrobić po odpaleniu gry. W Anno to działa przed odpaleniem gry, dlatego to nie jest kombinowanie z rzeczami, z ustawieniami poza grą, kiedy ona jest włączona, tylko jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki. Jeśli myślisz na przykład o San Andreas, to tam jest banowane dlatego, że wyłączenie swoich urządzeń audio przed włączeniem gry nic nie daje. Dopiero jak włączysz grę, to musisz Dokładnie. wyłączyć urządzenia. Wszystkie jakby Tak, i to działa odpiąć. dopiero po włączeniu gry, a tutaj wszystko działa przed włączeniem gry. Tylko, że czasami wchodzi, czasami nie, dlatego już miałem włączoną grę przed rozpoczęciem streama, bo już wcześniej sobie to ustawiłem. Dobrze, myślę, że powoli będziemy mogli zaczynać. Czy jesteś gotowy z timerem? Moment. Sekunda, no myślę, że jestem. No okej, okay, to mam nadzieję, że ja jestem Okej. gotowy, ale przekonamy się za kilka minut, czy będzie overestimate. No to moi drodzy, 3, 2, 1, start. Moment. Tak, dobra, nieważne już. Dobra. Leć. Już dobra, lecimy. No to witam serdecznie, to jest Anno 1404. Będziemy robić dużo szybkich rzeczy, prędko, szybko. Pierwsza misja to jest taki tutorial, na którym będziemy, prawda, budowali swoją własną osadę, dodawali wieśniaków, jakieś tam, prawda, podstawy budujemy, trwali, żeby mieć jakieś surowce. Ogólnie Anno to jest taka fajna gra, która służy temu, żeby budować swoje wioski i tak dalej, ale oprócz tego fajne jest to, że ma kampanię i tę kampanię będziemy teraz właśnie rozgrywać. Dzieje się na ekranie dużo rzeczy naraz, bo robię questy takie podstawowe, typu ej, weź mi przynieść drewna, ej, weź zbuduj taki taki budynek, no i w ogóle fajnie, śmiesznie. Teraz czekamy, aż skończy mi się quest. Okej, to było dziwne, że mi kolega nie chce dać questa bardzo długo. Będziemy musieli zawieźć rybki, takie nam podstawowe, przynieść podaj, pozmiataj, nie? Jak to pierwsza misja wygląda. Więc tutaj nie ma nic ciekawego do opowiadania. Najważniejszą rzeczą, jaką tutaj trzeba będzie zrobić, to jest postawić katedrę, bo że jak postawię katedrę, to wtedy misja się skończy. Pierwsza misja trwa około minuty, więc no tutaj nie ma za dużo speedtechu do powiedzenia. Poza tym, że no jak widać, używam fast forward, więc wszystko tutaj idzie w miarę prędko, szybko, prawda? No, teraz widzicie, klikam tym przycisk 30 razy, rozpocznij następną misję i dzięki temu widać loading screen do misji ostatniej, gdzie już pominęliśmy całą absolutnie fabułę, więc nie będę jej tutaj wam zdradzał. Ogólnie jest taki zły kardynał, który robi krucjaty i bardzo nie lubi Orientu, więc i chce zbudować wielką katedrę, bo ścigamy się, kto zbuduje wielką katedrę i kto pierwszy zbuduje wielką katedrę, ten będzie mistrzem Pokémon, nie? No, dlatego, żeby to zrobić, musimy tę wielką katedrę, której tutaj są plany, zbudować jako pierwszą i wtedy on się wkurzy, że my to zrobiliśmy pierwsi i zostaliśmy mistrzem Pokémon, więc nas zaatakuje, a jak on nas zaatakuje, to wtedy przyjedzie cesarz do nas z pomocą i cesarz nas uratuje. No, także to tak wygląda, jeśli chodzi o fabułę tej misji. Na razie jeszcze nie jestem na przyspieszeniu, ponieważ muszę sobie poulepszać pewne rzeczy na wyspie, wziąć pewne rzeczy do sidequestów. Można by pomyśleć, że sidequesty są zbędne w tego typu grach, ale akurat sidequesty mi się przydają, dodają mi fajne rzeczy i bonusy, które później pomagają mi szybciej zbudować katedrę i tam przyspieszają ją na przykład o 10%. To jest dużym, dużym wzmocnieniem dosyć. No teraz zbieramy dla wezyra takiego fajnego ziomeczka takich rozbitków fajnych, bo mu akurat spadli z tego z rowerka
Teraz mogę z nimi jeszcze tutaj dawać dodatkowe narzędzia, bo mi się bardzo dużo przydadzą, ponieważ będziemy potrzebowali bardzo dużo surowców, żeby te katedry zbudować, dlatego będę potrzebował zbudować odpowiednie łańcuchy takie produkcyjne, dzięki którym będę mógł tych surowców budować jeszcze więcej i produkować jeszcze szybciej. Dlatego, prawda, cały czas buduję budynki związane z drewnem, z narzędziami i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze mam dodatkowo dokładnie obniżone, ile czego tutaj jest. Będę w pewnych momentach spowalniał grę, ponieważ ten kardynał taki zły, brzydki, będzie nas jeszcze chciał szpiegować, a tego byśmy kurczę nie chcieli. Dlatego jeżeli przywiezie do nas swoich jakichś szpiegów, to prawda wyjaśnimy gościa i tych szpiegów, prawda, z naszego miasta usuniemy. Ale żeby to zrobić, musimy na nich kliknąć, a klikanie na rzeczy podczas kiedy czas jest taki przyspieszony, no nie jest niczym fajnym, bo czas, który się odlicza na skończenie misji, też jest przyspieszony w momencie, kiedy robimy fast forward, więc najlepiej jest po prostu tak sobie spowolnić, jak ja teraz robię, przybliżyć sobie, poszukać tych szpiegów, o fajnie, kliknęliśmy sobie tych guziomeczków, prawda, także oni już od nas uciekli, mogę przyspieszyć grę z powrotem. Teraz będziemy budowali łańcuch produkcyjny związany z narzędziami, do tego potrzebujemy jakieś tam smoły, jakiegoś tam żelaza, wiadomo, takie podstawowe pierdołki, które trzeba, żeby zrobić narzędzia. Dlatego potrzebuję też dużo drewna, wiadomo, muszę sobie przesłać drewno. Nie będę za bardzo zagłębiał się o to, co ja jednocześnie tutaj robię, bo dzieje się za dużo rzeczy naraz po prostu, żebym nie miał to jednocześnie wytłumaczyć, bo i tak mówię dosyć szybko, jak słychać, a i tak nie jestem w stanie chociaż połowy tego, co się dzieje, wam przekazać. No. Te ciuchy i ten i chleb będzie mi potrzebny później do sidequesta, dlatego cały czas mam je przy sobie, żeby później mi te brzydkie wieśniaki, które u mnie mieszkają, ich nie zabrały przypadkiem. Jeszcze muszę sobie update'ować szlaki handlowe, bo zbudowałem sobie na innych wyspach, prawda, jakieś tam łańcuchy produkcyjne, a z racji tego, że... Oopsie daisy, troszeczkę mi sklika, ale to raczej będzie problemu, mam nadzieję. I tak, dobra, trochę się zamotałem, ale jakoś żyję. Okej. Będziemy potrzebowali papieru, dlatego zbudowałem papiernie, bo będzie taki fajny wątek, prawda, fabularny związany z magią, a mag potrzebuje z papieru, bo to jest, prawda, też trochę gra fantastyczna, więc będą się fantastyczne rzeczy po prostu działy, nie? Wiadomo. Potrzebuję też trochę rudy teraz. Katedra mi się zrobiła trochę za szybko. Ale sobie jakoś z tym poradzimy. Potrzebuję rudę teraz. Będę musiał poczekać trochę na tę rudę. Potrzebuję dokładnie 10, dlatego poklikam sobie, jak tylko się pojawi w magazynie, to sobie ją przetransportuję do siebie. Dobra, spowolni czas dla safe strata. Teraz u wezyra sobie zrobię questa, prawda? Fajnie by było, jakbyś mi go dał, wezyrze, questa, dziękuję. Teraz dostaliśmy kolejnego jakiegoś mistrza budowlanego. On jest taki totalny mistrzu. I z tego, że jest taki totalny mistrzu, to będzie przyspieszał mi budowę katedry jeszcze bardziej, a przyspieszanie budowy katedry jeszcze bardziej jest jeszcze bardziej spoko, prawda? Mam mało, widzę, że narzędzi. Okej, już mam dużo narzędzi, bardzo dobrze. No, także wyrabiamy się, pewnie powinienem się zmieścić w estimate, więc wygląda to całkiem spoko. O Jezu, kompletnie zapomniałem o tym, że ja muszę tu zbudować łańcuch produkcyjny. Mam nadzieję, że to mnie nie ugryzie w tyłek za chwilę. No, także budujemy sobie na razie tutaj różne fajne rzeczy związane z tym, że będziemy musieli produkować jeszcze szkło. Żeby produkować szkło, potrzebujemy kwarcu, a kwarc jest tylko na Wyspach Orientalnych, dlatego budujemy całą produkcję kwarcu na Wyspie Orientalnej, co jest troszeczkę utrudnione, biorąc pod uwagę, że tam nie ma trawy i nic nie rośnie, ale zrobimy taką oazę sztuczną, która sprawia, że tam trawa już rośnie i tam można posadzić jakieś fajne rzeczy, które potrzebują drzewek, postawić na przykład taką potażernię, czyli takie dziwne coś, co robi dziwny proszek, który jest potrzebny do budowy szkła. Nie wiem, nie pytajcie się mnie, nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o budowę szkła, czy o produkcję bardziej, nie budowę. Okej. Budujemy dalej budynki, wiadomo, bo budowniczy, bo potrzebujemy ten łańcuch skończyć, więc tych budynków trochę jeszcze będzie. Zobaczcie, że mój komentarz jest taki bardzo, bardzo chaotyczny, ale no mówię, tak jak wspomniałem, za dużo rzeczy dzieje się naraz, żebym mógł zagłębiać się w nie jakoś szczególnie mocno. Dobra, teraz już ustawiamy się powoli pod late game. Znaki zapytania, dlaczego ja mam za mało drewna. Dobra, mam za mało drewna w tej chwili, ale to sobie jakoś z tym chyba poradzę. Dobra, tu sobie wezmę to 10, tu sobie wezmę 1. Naprawdę nie wiem, czemu mi tutaj tego brakuje, szczerze mówiąc. Jakbym zbudował jedną rzecz za dużo, ale nie wydaje mi się. No dobra, zrobimy w takim razie safe strat, że polecę sobie do głównej wyspy,
po to drewno, tutaj polecę do wyzwania, bo dostanę od niego questa Sum TM. Tu wszystko mam zmienione, teraz czekam tylko na szpiegów. Ok, teraz już troszeczkę zwolnił pace. Troszeczkę mi zwolnił pace już tego, co mam do powiedzenia, na szczęście. I tego, co się ogólnie dzieje na ekranie. Jak widzicie, ten kardynał nas naprawdę nie lubi, bo wysłałem dużo szpiegów. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, bo jak zapomniałem, to wtedy nie skończymy tego rana i będzie trzeba mercy killować. Ale wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku. Mam zbudowany, prawda, łańcuch odnośnie narzędzi, łańcuch odnośnie szkła, ponieważ żeby zbudować tę dużą katedrę, która jest takim celem ogólnym na razie, a czemu to mówię, plot i nie wchodzę w to za bardzo, bo pominęliśmy jakieś 6 misji po drodze. W pierwszym etapie potrzebujemy drewna i narzędzi, w drugim kamienia i narzędzi, a w trzecim szkła i narzędzi. Dlatego szkło już buduję teraz, a narzędzie buduję cały czas, bo narzędzie są dosyć ważne. Prawda? Prawda. No, narzędzia budują się na tej wyspie produkuje się wszystko dla moich ludzi, żeby sobie jakoś żyli, prawda, i żeby mi dawali podatki, a na dolnej buduje się szkło, bo tak jak wspomniałem wcześniej, szkło mi jest potrzebne. Okej, okay. Kolejny etap katedry zakończony. Teraz musimy zrobić pewne triki, manewry tutaj z tym ziomkiem, bo ten kardynał sobie przejął tę wyspę i ta wyspa została... Ta wyspa, na tej wyspie mieszka sobie taki fajny ziomek, który może nam pomóc budować katedrę jeszcze szybciej, ale został tak jakby trochę no, steroryzowany przez tego złego kardynała, więc ten zły kardynał, prawda, teraz będzie przez nas tak bardzo strikowany, ponieważ dajemy mu szkatułkę, która jest zamknięta jakoś magicznie i w tej magicznej szkatułce są takie prochy, które widzieliście, że zmiotły mu całą wioskę z powierzchni ziemi. Magia w tej grze istnieje, no, także no, musicie sobie jakoś z tym poradzić. No, także teraz dostaliśmy magiczny krzyż, dzięki temu magicznemu krzyżowi ta katedra będzie się jeszcze szybciej budowała, tak jak wspomniałem, w tej grze jest magia. No, ale z racji tego, że kardynał nie dość, że jest takim bardzo złym kardynałem, to jeszcze też jest magiem, czarnoksiężnikiem, ponieważ zatruł nam całą wioskę, ale na szczęście mamy antidotum od takiego fajnego ziomeczka, dla którego zrobiliśmy questa przed chwilą, w sekundę, więc możemy to antidotum też przynieść nam do miasta i nasi mieszkańcy z Wachodą żyli i mieli się bardzo dobrze. Dlaczego, możecie zapytać, tutaj jestem jakoś szczególnie zatruty i tak dalej, czemu ten kardynał jest taki zły? No bo może, prawda, bo mnie nie lubi. Tych szpiegów, o, jeszcze mam szpiegów u siebie, to niedobrze, bo zapomniałem o szpiegach kompletnie. Mam nadzieję, że z tego powodu mi nic tam nie wybuchło, bo wtedy będzie źle. Czy szpiegów już znalazłem? Tak, szpiegów już chyba znalazłem, nie mam tego questa, ze szpiegami nie ma. Okej, teraz już kompletnie spowalnia nam pace i mojego rozmawiania i całego tutaj gameplayu. Ponieważ jedyne co nam zostaje, to czekać, aż katedra się skończy, bo już wszystkie łańcuchy pobudowałem wcześniej. Czekać na to, aż nam nowi szpiedzy przyjdą, żeby ich wyklikać. No i czekać na to, aż nasz wielki, prawda, Ziomesław, czyli cesarz, przyjedzie ze swoją flotą, żebyśmy mogli rozprawić się z cesarzem tak ostatecznie. Bo nasz Ziomesław cesarz był zatruty przez tego kardynała wcześniej i kardynał potrzebował się pod takiego dobrego ziomeczka kardynała, który pomaga naszemu cesarzowi. Tak naprawdę tego nie robił. Więc no, trzeba go za to skarcić. Budujemy teraz katedrę, ścigamy się kto pierwszy, a jak ja będę pierwszy, to katedra się później będzie chciał zaatakować mnie i moich sojuszników. Jednym z sojuszników jest Wezyr, od niego robiłem questy, to zostawałem magiczne szkatułki, krzyże i tak dalej, to poznacie. Drugą jest Maria, a jakaś tam, nie pamiętam nazwiska, jakieś francuskie nazwisko. Może się zastanawiać, dlaczego nie powiedziałem o niej wcześniej, bo jest useless przez większość gry. I cały czas potrzebuje nas pomocy i na koniec też będzie potrzebowała nas pomocy, bo ten zły kardynał zaatakuje absolutnie wszystkich na całym świecie, w tym łącznie ją. Więc najpierw ratujemy siebie, potem ratujemy ją i potem ratujemy Wezyra. Z tego co widzę, mam straszne problemy z pieniędzmi, bo jak zbankrutuję, to będzie game over. A tych pieniędzy mi ubywa coraz mocno, coraz bardziej i bilans moich pieniędzy też jakoś nie jest szczególnie dobry. Więc jeżeli zbastuję tak w cudzysłowie i zbankrutuję, to będzie GG. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Tak jak wspomniałem, jestem mordogodzistą w tej grze, musicie mi uwierzyć na słowo, że tak jest. Dobra, teraz kontroluję, czy mam wystarczająco teraz tego szkła. Jeszcze mi trochę brakuje, żebym mógł potencjalnie te budynki związane ze szkłem na dolnej wyspie zniszczyć, żeby mi te tak podatki nie ciążyły za mocno. Dobra, jak tylko mój statek handlowy stąd odpłynie, to ja sobie tutaj poniszczę trochę wszystkiego, żeby w ogóle mieć jakąkolwiek kasę i nie zbankrutować. Wtedy będzie bardzo przypał. Okej, mam 20 tysięcy i podatki są dużo mniejsze. Powinno mi być stać na wszystko. Jak mi zabraknie szkła, to będzie w ogóle najgorzej. Ale myślę, że powinniśmy się wyrobić. Teraz jeszcze przyjdzie ostatnia fala szpiegów. Powinna przynajmniej za chwilę przyjść ostatnia fala szpiegów. Ja teraz wyłączam od swoich statków wszelkie szlaki handlowe. Robię tak po to, że zaraz jak mi przyjedzie do mnie ten zły kardynał,
O, teraz jest ostatnia fala szpiegów. Właśnie mamy 2 minuty i 8 szpiegów. Na przyspieszonym czasie to jest niemożliwe, bo czas na przyspieszeniu leci ponad dwukrotnie. Więc mamy jakieś 30 sekund na kliknięcie tego przy, na nieprzyspieszeniu. Na przyspieszeniu raczej, więc no, fizycznie to jest niemożliwe. Chyba, że ktoś jest, nie wiem, nie wiadomo jakim rozwiązywaczem była migłówek i krzyżówek, że jest w stanie tak szybko zauważyć różnicę, prawda? No, teraz za chwilę zły kardynał do nas przypłynie, żeby nas rozgromić, prawda? Ale tam widzicie sobie, że sobie ustawiłem tutaj wszystkie statki w jednym miejscu po to, żeby robiło za bufor, ponieważ one mi już są kompletnie niepotrzebne, a ta flota od cesarza, która mi przyjdzie tutaj, którą już za chwilę zaznaczę, ona ma na sobie działa i będzie mogła no, strzelać, więc przydałoby się, żebym miał statki, które mogą strzelać, a tamte, które nie mogą, mi są niepotrzebne, więc mogą zginąć. I zginą jako pierwsze, a te, które strzelają, mi się przelazą na później, żeby tam uratować i Wezyra, i Marię. Jak już uratuję ich oboje, to potem dowiem się, że kardynał zaszył się w jakimś małym wysepku, żeby tam sobie, prawda, uciec ode mnie, ale mu się to nie uda, bo ja wiem dokładnie, gdzie on jest, nie muszę go szukać za bardzo mocno. No i dzięki temu będę mógł go zawieźć do cesarza tymczasem i tym samym skończyć grę. Nie wiem, jaki mam pace, bo ja tam Lightspeeda nie mam odpalonego, także no, mam nadzieję, że jestem Andarystymik w tym momencie, bo tak mówię, na czuja wszystko robię. I nie zapomniałem o niczym, więc mimo tego, że zacząłem to teraz stawać dzisiaj, to nadal jednak pokazuje, że World Recordziście to nie potrzeba za dużo, bo daje radę w ogóle się wyrobić ze wszystkim i pamięta część stratów jeszcze. Dobra, Wezyr. Ten statek mi trochę tak ucieka mocno, ale okej, okay, złapałem go po drodze. Nie wiem czemu tak zaczął driftować w pewnym momencie i skręcił sobie tak randomowo, ale no okej, okay, powinien zostać u Wezyra w porcie. Dobra, teraz po prostu sobie zabijamy te dwa stateczki, zabijamy sobie stateczek naszego złego kardynała, bo to jest teraz mamy złego kardynała u siebie w tym w stateczku. Zawożę go do cesarza, żeby mu wpierdzielił za to, co zrobił, wszystko złego. Jeszcze próbuje nam się przymilić, ale nic z tego nie będzie. Przygotuj się na czas, poker. Oddaję tego kardynała, pomijam cutscenkę i czas. No. A to jest dobry czas, to jest dobry czas. Nie odciszyłem się w OBS-ie oczywiście. 14-18, właśnie podpło się ten. 14-18, a maratonowe PBK dzika jak dotąd to było 15-39 na ZGSPS-ie 2-18. Tak, tylko na ZGSPS-ie zrobiłem jeden błąd, to jest raz, a dwa, na ZGSPS-ie po raz pierwszy odkryliśmy tego glitcha związanego z audio i od tamtego momentu ja dopiero zacząłem rutować tę grę już z tym glitchem, dlatego też root względem tamtego rana uległ trochę zmianie. To jest dobry czas, zwłaszcza, że powinniśmy pauzować timer pomiędzy loadingiem, między pierwszą i ostatnią misją, więc jestem jakieś 2 minuty off WR w tej chwili. Znaczy, to jest naprawdę nie najgorzej. Znaczy, nie jest dokładnie, bo no bo nie miałem, bo chciałem zacząć na visual queue, a zacząłem tak pomiędzy tym, jak sam zobaczyłem, a jak powiedziałeś, więc to jest coś koło tego. Ale to nie jest 14.04. No niestety nie jest 14. Gdyby była pauza w tym, gdyby była pauza w loadingu, to pewnie by było 14.04, bo loading tak minutkę zajmuje. Ale już nie chciałem ci jeszcze utrudniać rzeczy, mówiąc, żebyś pauzował tam gdzieś po drodze rana. No okej, okay, ja powiem szczerze, że jestem zadowolony, biorąc pod uwagę, że no mówię, ja 3 godziny temu jeszcze nie pamiętałem, jak się robi tego rana, a sobie zdążyłem wszystko ładnie przypomnieć, bo nagrywałem jeszcze submisję na ESA, ale o tym dowiecie się więcej na jutrzejszym podcaście, więc zapraszam bardzo serdecznie na podcast jutro o godzinie 19. 19 czy 20, nie pamiętam. Co? Jutro o 20, ale co na podcast? Jutro o której jest podcast? 19? O 20. 20, bo zawsze się myli, że 19, także przepraszam, 20, jutro powiem wam więcej na ten temat. Dobra, Kadzio, zobacz sobie jeszcze streama na tym. Zobacz sobie podgląd streama jeszcze. Już wchodzę na stronę. Dajmy, pomagamy. O, reklama na Twitchu, okej, okay. Jeszcze chwila. No to jeszcze chwila, to myślę, że warto chwilę. Prawda, poczekać. Nadrobiłem, jesteśmy 6 minut underestimate prawie, więc myślę, że jest okej. Okay. Tam z 5, no dobra, 5 z kawałkiem. Ale trafiła mi się niestety długa reklama na Twitchu odnośnie ich tam Twitch Things czy jakiegoś tam innego tego. Kiedy się ta reklama skończy? No, goddammit, proszę. No, niektóre są takie głupie właśnie.
Bajer, co nie? No właśnie. Także z takim właśnie pięknym wynikiem jeszcze nie kończymy. Tylko przechodzimy Jeszcze na. nie kończymy, ponieważ poker wam zaprezentuje jeszcze goticzka. Ja bym został z nim na Discordzie i też pogadał z wami podczas kiedy on robi gotika, ale jutro jest niedziela niehandlowa, a ja nie mam chleba w domu i zapomniałem o tym kompletnie, więc ja muszę szybko biec do sklepu. Może wrócę na końcówkę. A tymczasem oddaję was w ręce pokera i w ręce gotika takiej bardzo fajnej, na pewno polskiej gry. Także dziękuję i goticzek do zobaczenia polski i do usłyszenia najlepszy. później. Dobra, zobaczymy się z wami, to znaczy ja się zobaczę za chwilę.